Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na drugi odcinek z moimi typami co do Team of the Season, czyli najlepszej drużyny roku. W poprzednim odcinku była liga angielska, teraz czas na tą drugą przez wielu kibiców uważaną również za najlepszą ligę, a więc la ligę ligę hiszpańską. Także zacznę może od tabeli, jak ona wyglądała przed tą przerwą wirusową. I wygląda ona. W ten sposób, że po 27 z 38 rozegranych kolejek na pierwszym miejscu mamy Barcelonę, 58 punktów, ale drugi, ten wielki klub, również Real, traci tylko 2 punkty, a więc gdyby liga została reaktywowana, to zapewne tutaj do samego końca mielibyśmy niesamowicie ciekawą walkę o ten tytuł Miszczowski. Dalej w tabeli również mamy ciekawą sytuację, bo Sevilla jest trzecia. Na czwartym miejscu, dającym udział w Lidze Mistrzów za rok, mamy Real Sociedad, a to by oznaczało, że ten klub z kraju Basków po chyba 8 latach wywrócił do Ligi Mistrzów. Co ciekawe, tyle samo punktów ma Getafe, a więc ten klub z przedmieść Madrytu miałby szansę powalczyć o historyczny dla siebie udział w Lidze Mistrzów. Na szóstym miejscu mamy dopiero Atletico, które teraz jak wiecie, no już w marcu to było, wyeliminowało Liverpool z Ligi Mistrzów. No i tu jeszcze na siódmym miejscu mamy Walencję blisko, która też przecież grała w jednej ósmej Ligi Mistrzów, a więc gdyby Liga Hiszpańska została reaktywowana, to tu na pewno mielibyśmy bardzo ciekawą walkę do samego końca, ale czy tak się stanie, obawiam się że nie, bo jak wiecie sytuacja w Hiszpanii niestety nie jest zbyt kolorowa i wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie La Liga już nie zobaczymy. No ale pokażę wam moje typy najlepszej jednastki i zacznę tutaj podobnie jak poprzednio od bramkarza. A mamy tutaj Marka Andre, Kurtuła, nie, oczywiście. No zastanawiałem się kogo tu dać, dałem tutaj reprezentanta Słowenii, Jana Oblaka z Atletico Madryt. Dlaczego akurat on? Dlatego, że chyba czwarty sezon z rzędu już jest y, liderem za y, Zamora Trophy. Y, jeżeli ktoś z Was nie wie, jest to y, takie trofeum dla bramkarzy w Hiszpanii, właśnie najlepszego bramkarza La Ligi i tutaj Jan Oblak jest dominatorem, dlatego też tutaj y, go tutaj Dałem po prostu, także czas teraz na obronę. Sergio Ramos, a więc znaczy się kapitan Realu Madryt Królewskich, 25 meczów w tym sezonie, również 5 zdobytych goli, no ale przede wszystkim bardzo wysoka światowa właściwie tutaj forma, jeżeli chodzi o grę w destrukcji. Poprzedni sezon Realu, jak wiecie, był słaby, no ale w tym już trochę królewscy wrócili do tej formy z tych trzech triumfów w Lidze Mistrzów. No i skoro jest Ramos, no to musi być jego vis a -vis z drużyny Blaugrany, czyli oczywiście Gerard Piquet. 25 meczów również zagrane w tym sezonie. No i myślę, że wybór. Pique się tutaj broni. Przechodzimy teraz do bocznych obrońców. No i tutaj mamy Sergio Regilona. Na lewej obronie piłkarz z Sewii, który jest wypożyczony z Realu Madryt na ten sezon. Zagrał 22 mecze, zdobył gola, także 4 asysty. No i z pewnością jest bardzo tutaj ważnym punktem drużyny z Andaluzji w tym sezonie. Na prawej obronie mamy piłkarza Realu. Już niewypożyczonego, tylko stałego piłkarza Realu Dani Carvajal. 22 mecze, 1 gola, także 5 asyst. No, można powiedzieć, że Carvajal również jest w formie i zasłużył, żeby tutaj się znaleźć. Także co? Przechodzimy teraz do pomocy. I tutaj Santi Cazorla. Piłkarz, który no właśnie po wielu kontuzjach. W wielu operacjach, tam chyba 11 operacji musiał przejść. Już wszyscy praktycznie goś skreślili już. Myśleli, że Santi Cazorla zakończy karierę. Tam też wiem, że groziła mu nawet amputacja stopy. Umieścił nawet takie zdjęcie kiedyś dosyć przykre, ale wrócił, wrócił. Mało kto w to wierzył, ale Santi Cazorla wrócił już za to Należą się brawa dla niego naprawdę wielkie za ten powrót, a wrócił naprawdę w wielkim stylu, bo 24 mecze, 8 goli i 6 asyst na pozycji środkowego pomocnika, liczby naprawdę znakomite, także czapki z głów przed Santim Cazorlą, wybór jak najbardziej zasłużony, no i 35 latek, co więcej... Nawet wrócił po latach do reprezentacji Hiszpanii. Można tylko bić brawa mu. Dalej mamy Fede Valverde, więc młody Urugwajczyk z Real Madryt, który stał się nowym ulubieńcem kibiców królewskich. 22 mecze w tym sezonie, 2 gole, 4 asysty. No ale chyba już na zawsze wszyscy zapamiętają tego, ten jego ślisk. Z 90. minuty Super Hiszpanii, który właśnie uratował Real. No i dzięki temu, no co tu dużo mówić, Fede Valverde, taki wojownik, który oddałby swoje życie za Real. Także kibice królewskich w najbliższych sezonach mogą mieć na pewno z tego młodego piłkarza dużo radości. No i kolejny młody załodnik Martin. Odegard, Norweg, Real Sociedad, 23 mecze, 4 gole, 5 asyst. Wszyscy pamiętają, jak chyba miał 16 lat, jak w 2014 roku bodajże transfer do Realu miał być nowym Messi czy też nowym Ronaldo, ale nie umógł się wtedy przebić w Realu. Tam Castilla po wielu latach, po błąkaniu się w lidze holenderskiej, wrócił do Ligi Hiszpańskiej no i wrócił w naprawdę w wielkim stylu no i co więcej on jest wypożyczony z Realu Madryt w następnym sezonie on do Realu wróci także kibice królewskich mogą tutaj mieć naprawdę rozgrywającego światowej klasy w przypadku Norwega no i czas teraz na napastników oczywiście nie mogło zabraknąć Leo Messiego Patrzcie tylko na te liczby. 19 goli, 4, 12 asyst. No i co tu dużo mówić. Piłkarz sezonu La Liga. Chyba wszyscy się ze mną zgodzą. Chyba nie ma takiej osoby, która by się ze mną nie zgodziła. Co do tego. No i co tu dużo mówić. Barcelona no po prostu opiera się na grze Messi'ego. Jak za kilka lat Messi zakończy karierę, no to z bardzo może być nieciekawie, ale na razie Messi oczywiście gra, gra naprawdę w wielkim stylu, także no po prostu czapki z głów przed tym e, kosmitą, co tu dużo mówić. Na lewym skrzydle mamy Mikela Oyarzabala, więc młodego baska z Real Sociedad. 26 meczów, 8 goli, 6 asyst. No Oyarzabal jest wychowankiem e, Sociedad e, gra tam od małego, ale patrząc na to jak udany był to dla niego sezon, kto wie, być może w przyszłym sezonie już zobaczymy go w barwach jakiegoś potężniejszego klubu. No i czas na środkowego napastnika jest z nimi oczywiście Karim Benzema przez wielu no trochę wyśmiewany Francuz, no ale Liczbami się absolutnie tutaj broń. 26 meczów w tym sezonie, 14 goli, 6 asyst. No i co tu dużo mówić, bodajże już 10 lat w barwach królewskich Karim Gra szczelił bardzo dużo goli. No, stał się po prostu, co tu dużo mówić, taką legendą powoli Real'u. Także tutaj się on znalazł i podsumowując moi drodzy, tak oto wygląda cała. Jednastka, Toc z ligi hiszpańskiej w moim tutaj wyborze możecie napisać jak to wygląda u was kogo by tu można było dodatkowo dać w komentarzu Oblak, Regulon, Sergio Ramos, Pique, Carvajal, Valverde, Odegard, Santi Cazorla, Oyarzabal, Benzema, także Messi znaleźli się u mnie no co tu dużo mówić, z Barcelony tylko dwóch piłkarzy. Barcelona jest obecnie liderem. No ale przede wszystkim jest tutaj najważniejszy piłkarz Messi, który no piłkarz sezonu, co tu dużo, dużo mówić. Z Realu natomiast jak możecie zobaczyć, jest czterech piłkarzy, a można nawet powiedzieć, że sześciu, bo tu jeszcze jest Regilon i Odegard, którzy są wypożyczeni z z Realu, ale w przyszłym sezonie do Realu wrócą. A to może oznaczać, że kibice królewskich mogą już tutaj trochę tak cmokać na myśl o następnym sezonie, bo Real znowu buduje potęgę. Także może być ciekawie, ale czy tak będzie, rzeczywiście to się dopiero okaże, bo jak wiecie, no teraz ten koronawirus i w ogóle to. Rozgrywki niestety mogą tak szybko nie zostać wznowione, jak wiecie, no, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że, że futbol na światowym poziomie wróci jak najszybciej. Tu Wam na koniec pokażę jeszcze jednostkę rezerwową. No jest tu na przykład Suarez, jest Terry Stegen, który miał co prawda, jest bramkarzem, a miał dwie asysty. Co ciekawe, w tym sezonie także tak to wygląda. Jak się Wam ten odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę no i napiszcie, jaką ligę chcecie w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Cześć.